Dzień dobry, dziś naszym gościem jest marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, chcielibyśmy porozmawiać o wielkich pieniądzach, o pieniądzach unijnych, o programie RPO. W miniony czwartek odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu regionalnego programu operacyjnego. Zaprosiliście beneficjentów, potencjalnych beneficjentów nowego programu. Proszę powiedzieć, jaki był cel tej konferencji? Praktycznie zostały już dopracowane, dopięte wszystkie procedury, które pozwalają wdrażać duże pieniądze do regionu. Przypomnę, że jest to 1 728 000 000 euro. I mamy taką sytuację, gdzie wiemy, kto jest instytucją zarządzającą, kto jest instytucją pośredniczącą. Podpisane zostały umowy na wdrażanie. Mamy pierwsze konkursy i jest ich bardzo dużo, stąd trzeba na bieżąco mieć kontakt z beneficjentem, trzeba też śledzić przebieg konkursów, ponieważ no, zdarzają się takie sytuacje, gdzie po konkursach podpisujemy i niestety mało umów. Panie marszałku, mamy połowę roku. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest wdrażanie tego nowego programu? To też jest istotne. Jesteśmy w pełni wdrażania. W tym roku zaplanowane jest 90 konkursów. To jest prawie 700 milionów euro do wdrożenia. Praktycznie z każdej dziedziny, nie ma tutaj osi zdrowie, nie ma tutaj działań jeszcze z tak zwanych instrumentów zwrotnych, ale wszystkie, można powiedzieć, pozostałe sekwencje, które dotyczą wdrażania, zarówno w tych programach o charakterze tak zwanym twardym, czyli Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, no i oczywiście Europejski Fundusz Społeczny. Tam wdrażania nastąpiły już w tamtym roku, jeżeli chodzi o rynek pracy, edukację. Więc w pełni zainwestowania jesteśmy w czołówce regionu, ale tak jak powiedziałem, pełen sukces będzie wtedy, jeżeli będzie dużo umów, jeżeli będą kontraktacje, jeżeli będą już bezpośrednie efekty wdrożeniowe, a później rozliczanie tych konkursów. Panie marszałku, jakie są priorytety? Na co pójdą największe pieniądze? Największe pieniądze pójdą na tak zwaną gospodarkę, na rozwój przedsiębiorczości. Oczywiście nie są to pieniądze łatwe, bo związane z innowacyjnością, nowymi technologiami, konkurencyjnością na rynku, nie tylko naszym, krajowym, ale i europejskim. Oczywiście niemałe pieniądze pójdą w obszarze kogeneracji energii odnawialnej. Duże pieniądze również są zaprojektowane w rynku pracy, w edukacji, we włączeniu społecznym. Także są to naprawdę miliony euro i trzeba bacznie wczytywać się w regulaminy, w zasady szczegółowe, konkursowe, tak żeby nie popełniać błędów przy aplikacjach, ponieważ niestety zdarzają się bardzo często, bywają konkursy, które z racji niespełniania nawet wymogów formalnych są po prostu unieważniane i trzeba rozpisywać na nowo założenia tego konkursu. Tak jak powiedziałem, umów finalnych też jest nie tak dużo jak wnioskowanych projektów. Są to inne pieniądze niż w poprzednim okresie programowania. Trzeba nie działać na zasadzie starych przyzwyczajeń, tylko bardzo wnikliwie obserwować nową perspektywę, nowe uwarunkowania, nowe założenia, nowe regulaminy, no i dostosowywać się do tych wymogów, które są w tej perspektywie. Panie marszałku, jak będzie nam się żyło, to będzie zależało od gospodarki, od przedsiębiorców. Czy będą tworzyli nowe miejsca, czy będzie praca. Proszę powiedzieć, bo tutaj w programie RPO mówi się o tak zwanej osi inteligentna gospodarka Warmii i Mazur. Proszę powiedzieć, co się za tym kryje? To jest też właśnie sekwencja rozwoju gospodarczego, 320 milionów euro, więc najbogatsza oś, jeżeli chodzi o pieniądze. Natomiast mieszczą się tu preferencje właśnie dla inteligentnych specjalizacji. U nas to jest meblarstwo, drzewnictwo, to jest jedna specjalizacja, druga to jest ekonomia wody, a więc troszeczkę i kwestii związanych z turystyką, ale głównie sprawy związane z gospodarką, z przemysłem, więc budowa jachtów, technologiczne, transportowe wykorzystanie wody, produkcja żywności zdrowej, tradycyjnej, żywności mało przetworzonej, to też nasza specjalizacja w całym kompleksie
rolno-spożywczym, ale też i inne inteligentne kwestie, które są jakby przeświadczone nową technologią i konkurencyjnością, więc jest to takie wyzwanie na potrzeby innowacji, na potrzeby współpracy z nauką, tak żeby stanowić właśnie konkurencję na rynku wytwarzania. Te pieniądze są trudniejsze do pozyskania, jak pan marszałek powiedział. Proszę powiedzieć, czy jest zainteresowanie przedsiębiorców sięganiem po to unijne wsparcie, skoro, jak pan mówi, wszystko ma być innowacyjne? Zainteresowanie jest. Na szczęście, tak jak obserwujemy w tych ogłoszonych konkursach, bywa po kilkadziesiąt, nawet i ponad 100 wnioskodawców, natomiast niespełnianie często wymogów zwyczajnych, formalnych, czasami też nie dopełnienie takich wymogów, które podstawowe są i nie można zakwalifikować takiego wniosku, powodują taką sytuację, że 1/3 bądź nawet mniej umów jest podpisywanych i stąd uznaliśmy, że trzeba komunikować się na bieżąco, organizować konferencje. Zapowiedzieliśmy pewnego rodzaju możliwość szkoleń punktowych, warsztatowych, więc jesteśmy w dyspozycji jako Urząd Marszałkowski, jako agendy wdrażające. Przypomnę, że jest to Wojewódzki Urząd Pracy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, więc są to agendy, które oprócz departamentów naszych wdrożeniowych są w ciągłej dyspozycji dla beneficjentów. I tam czy można poszukać pomocy, wsparcia? No tam po prostu nie da się wprost, że tak powiem, poprowadzić za rękę, bo jest to przecież rywalizacja i pewnego rodzaju konkursowość, ale te podstawowe kwestie, które są związane z wymogami, z aplikacją, to po to są punkty informacyjne, po to są też szkolenia przed samym wdrożeniem danego konkursu, żeby dowiadywać się założeń, które należy spełnić. Panie marszałku, poprzednią perspektywę finansową skonsumowaliśmy, że tak się wyrażę, praktycznie co do złotówki. Czy zatem, skoro są kłopoty, czy nie zachodzi obawa, że nie wykorzystamy tych pieniędzy? Są to pieniądze zdecydowanie trudniejsze. Ta sfera, jeżeli mówimy tutaj o gospodarce i nowościach, tak powiem ogólnie, no, stwarza pewne ryzyko, że ciężko będzie spełnić stuprocentowy jakby zakres tych pieniędzy w alokacji, ale trzeba robić wszystko, żeby spełnić wymogi określone w ramach, żeby spełnić wskaźniki, które nałożyła nam Unia Europejska i wtedy mamy możliwości skorzystania z tak zwanej rezerwy wykonania. Program będzie oceniany już po 2 latach wdrażania, także nie ma takiej możliwości, że do końca programu będziemy po prostu w jakimś komforcie ciągłego inwestowania funkcjonowali. Po 2 latach już się okaże, czy dobrze wdrażamy i możemy liczyć na wzmocnienie w postaci rezerwy, czy niestety któreś wskaźniki będą nieosiągnięte. No, miejmy nadzieję, że pozyskamy, że wdrożymy, że przedsiębiorcy będą sięgali. Tak, chcemy osiągnąć ten pierwszy wariant, czyli dobrze wdrażać. Jasne. Dziękuję serdecznie, panie marszałku. Dziękuję uprzejmie.